Dnia Dziecka. Witamy Was w specjalnym odcinku Nóżki Sztuki! Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić piñatę. Będziemy potrzebować do tego kolorowe kartki papieru, sznurek, balon, nożyczki, ołówek i marker, kolorową bibułę, klej i taśmę. No i oczywiście najważniejsze kawałki gazety. To co? Zaczynamy. Rozpoczynamy od nadmuchania balona. Zaczynamy od oklejenia balonu. Balonu czy balona? Balona. Balona. Oklejamy go! Dobra, nieważne. Bierzemy klej. Trochę się pobawimy. Trochę się pobrudzimy, ale tym się nie przejmujcie. To jest tylko klej. Dajemy jak najwięcej kleju. Trzeba go równomiernie rozprowadzić. Musicie liczyć się z tym, że będziecie troszeczkę brudni, ale w tym chyba najlepsza zabawa. Także jak największa powierzchnia. Wtedy będzie po prostu szybciej i łatwiej. Ja w międzyczasie zacznę już oklejać kawałkami gazety. Pamiętajmy o tym, że to nie może być tylko jedna warstwa gazety. Także jeżeli okleimy już sobie cały balon, musimy go zostawić na chwilę do wyschnięcia, po czym jeszcze co najmniej dwie warstwy muszą być sobie na to przykleić. Także około dwóch dni musicie czekać, żeby nam to wszystko ładnie wyschło. Więc jeżeli chcecie przygotować na przykład piñatę na swoje urodziny, to musicie o tym pomyśleć już kilka dni wcześniej, żeby zdążyć. I tak po kolei dokładnie przyklejamy nasze kawałki gazety. Jak widzicie, przyda się pomoc, żeby ktoś nam tego balona trzymał. Dokładnie, my już wiemy, zrobiłyśmy takich piñat w swoim życiu tysiące. Także dzisiaj zaprosiłyśmy jeszcze naszą koleżankę Wandzie, żeby było szybciej. Kiedy nasz balon jest już gotowy, oklejony, są już tutaj trzy warstwy, możemy zabrać się za oklejanie go kolorową bibułą. Ale jest to też dobry moment, żeby zastanowić się, co chcemy zrobić. My już wcześniej pomyślałyśmy nad tym i zdecydowałyśmy, że zrobimy Angry Birds. Dokładnie, może to być każde dowolne zwierzątko, każda dowolna postać z bajki. To już zależy od Waszej wyobraźni. Teraz oklejamy bibułą. Ważne, żeby była pocięta właśnie w takie paseczki. I uwaga, pamiętajcie o tym, żeby zostawić tutaj miejsce, żeby wrzucić tam cukierki, które chcemy, żeby znalazły się w naszej piñacie. Wygląda nasza skończona piñata. Teraz już pozostaje tylko dodać mu oczy i dokładnie i dzióbek. My już wcześniej przygotowałyśmy sobie z naszych kartek papieru z białej oczy, z żółtej dzióbek i z czarnej grube brwi. No i oczywiście akcent dodatkowy, czyli włosy. Teraz musimy to wszystko przykleić do naszej piñaty. I nasz Angry Birds jest już gotowy. Chwila, chwila. Przecież nie ma najważniejszej rzeczy w piñacie. Jakiej? Oczywiście. Cukierków. A cukierków, zgadza się. Żeby wrzucić cukierki, musimy przebić balon. Tylko delikatnie, żeby nasza piñata się nie rozwaliła.
I do tej dziurki wrzucamy nasze słodycze. Mogą to być lizaki, cukierki, nie wiem, co tylko chcecie, jakieś małe prezenty, żeby naszemu solenizantowi na przykład było milutko. O, jeszcze słabo. Wrzucajcie, wrzucajcie. Tutaj nie zapomnijcie o tym, żeby zamontować sobie sznureczek, na którym ta piniata będzie wisieć. Możecie go dokleić. Ale teraz najważniejsze, żeby nasze słodycze się nie wysypały tak od razu, żeby było trochę więcej zabawy, musimy zakleić. Do tego będzie właśnie nam potrzebna taśma. Zaklejamy sobie. I tak wygląda nasza gotowa piniata Angry Birds. Teraz zostało ją tylko rozwalić, żeby wyskoczyły z niej nasze słodycze. Zachęcamy do zrobienia takiej piniaty u siebie w domu. Kochane dzieciaki, z okazji Waszego święta życzymy Wam, abyście przez calutki dzień dostawały dużo prezentów i słodyczy. Śpijcie do woli. Dzisiaj zero obowiązków, za to dużo zabawy. Niech spełnią się Wam wszystkie marzenia, a ten dzień będzie odlotowy. A tym dużym dzieciom życzymy, aby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie. Tęsknimy za Wami. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli bawić się razem. Wszystkiego najlepszego!